Witam. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać, jak liczyć beton na wieniec pod murłatę i beton na rdzenie ścianki kolankowej. A więc, tak jak we wcześniejszych nagraniach było pokazane, tutaj było odbijane po 1,5 metra na każdym winklu. Zachodzi jeszcze ten wieniec mi tutaj na ścianę szczytową. I robię tak, 150 mierzę tutaj, potem od wewnętrzny wymiar ścian i z zewnątrz 150. Następnie mamy tutaj też 150, też 150 jest, tutaj też 150, no i tutaj już jest to, że mamy ten otwór okienny na balkon, czyli tu mamy wymiar i też do wewnątrz wymiar. No i co? Mamy teraz tak, z projektu ściankę kolankową mamy na 91,5, ale byśmy wtedy mieli za dużą docinkę, no i robiliśmy po prostu większy ten wieniec o 2 cm, nie? Czyli co mamy tutaj pokazane, że na 90 mamy wysokość tak naprawdę ścianki kolankowej i 27 wieniec pod murłatę nam wyjdzie. Dlatego te wszystkie miary, które tam mamy teraz pomierzone, będą mnożone razy 0,25 i razy 0,27. Rdzeni na razie nie ruszamy. Czyli mamy tak, 4 razy 1,5 razy 0,25 razy 0,27. Czemu 4 razy 1,5? No bo mamy 4 te winkle po 1,5 metra wypuszczone. No i mamy tak, 11,40 razy 0,25 razy 0,27, czyli to jest ten wymiar. Następnie mamy 603 razy 0,25 razy 0,27, potem 3,87 razy 0,25 razy 0,27. To możemy sobie policzyć już na kalkulatorze. Mamy 4 razy 1,5 razy 0,25 razy 0,27. To wychodzi takie 0,405, ale damy 0,41 metra sześciennego. 11,40 razy 0,25 razy 0,27 wychodzi 0,7695, damy 0,77 metra sześciennego. 603 razy 0,25 razy 0,27 to się równa 0,407, no to damy 0,41 znowu. Następnie 3,87 razy 0,25 razy 0,27, no to tutaj już damy 0,26, czyli to mamy sam wieniec policzony. I teraz do tego dokładamy wieniec, znaczy nie wieniec, dokładamy słupki ścianki kolankowej jeszcze dodatkowo. Dobra, i teraz musimy policzyć te rdzenie, czyli tak naprawdę to są wszystkie te słupki i na tej stronie mamy ich 6, a z racji tego, że tu mamy otwór okienny, no to nam jeden odpada, nie? Czyli mamy 11 słupków, czyli już piszemy 11 razy. I teraz no, ja to robię tak, że no tej części, gdzie mamy wieniec, już nie doliczamy do słupków tak naprawdę. I trzeba też pamiętać, że tu mamy te rząpie pozostawiane po 5 cm na stronę, nie? Czyli jak mamy słupka 25, no to tutaj tak naprawdę
mamy 35, nie? Bo 5 no to daje dycha, no, no i będziemy mieli, tu mamy to 35, nie? 35 i tak naprawdę beton nam zachodzi dotąd tylko, no bo to już policzyliśmy wcześniej, nie? Z metrów. No ja to robię w ten sposób, że no po prostu wysokość tego słupka jest 90, czyli już możemy napisać 11 razy 0,9 razy i już się nie bawię w jakieś te odbijanie tych 5, już całość liczę jako 0,35 0,35 i razy 0,25 znowu, bo mamy taką szerokość ścianki 0,25. Czyli to jest tak, wysokość 0,9 rdzenia razy szerokość uwzględniająca te rząpia razy 25 szerokość ściany. I to liczę już w całości, nie bawiąc się tu już jakieś te, bo te części tak naprawdę, no te części pustaka nam dochodzą potem, no ale już tego nie odliczam, no bo to jest bez sensu. Nie wiem ile czy tam jest do zaokrąglenia. Teraz tak, 11 razy 0,9 razy 0,35 razy 0,25 i to nam daje dokładnie 0,0866, ale damy 0,87 i to już mamy ten nadstan też tego betonu, trzeba wiedzieć, nie? I to jest w metrach sześciennych, czyli tak naprawdę tą część budynku mieszkalną mamy załatwioną, ale tutaj też mamy już wymurowane, tą część mamy wymurowaną, czyli tak naprawdę liczymy teraz beton na szczyt. No i na to dwa sposoby, albo tutaj jak, tak jak ja mam to rozrysowane, no to interesują mnie ta miara, no i ta tutaj, ta miara od tego punktu do końca ściany. Czyli mamy tak, tutaj mamy 1,20, dajmy już 2, bez tych półcentów, razy 0,25 razy 0,25, a tutaj mamy 237 razy 0,25 razy 0,25. O taką mam 0,25, bo taka jest wysokość szczytku, wieńca szczytowego tutaj. No i drugie 0,25, bo taka jest wysokość ściany. No i ten klocek tutaj, on ma 0,25 razy 0,25 razy 0,25, taki sześcian wyjdzie. No i teraz druga strona i tutaj też jest 122 razy 0,25 razy 0,25. No a tutaj ten skos mamy 208. No i w tym miejscu tak naprawdę tego tu skosa, o, też już nie odejmuję, bo to jest bez sensu. Liczę już całość razy jako jedną bryłę. Czyli damy tutaj 209 razy 0,25 razy 0,25. I tu mamy, i teraz klepiemy to w kalkulator, 1,22 razy 0,25 razy 0,25 i to tak naprawdę razy 2, no bo tu mamy jeden ten odcinek na 122 i drugi, nie? Czyli to z tym razy 2, to mamy 0,15, następnie 2,35 razy 0,25 razy 0,25 daje 1
0148, no to 0,15. Potem ten klocek 0,25 razy 0,25 razy 0,25. No to 0,02 nawet. No to nawet tego nie liczymy, bo najwyżej to zostanie uzupełnione przez te nadwyżki na słupach ścianki kolankowej. No i tutaj jest jeszcze 209 razy 0,25 razy 0,25. To już jest 0,13. No i co? I teraz możemy to sumować. To sumujemy. Mamy tak. 0,41 plus 0,77 plus 0,41 plus 0,26 plus 0,87 plus 0,15 plus 0,15 plus 0,13. To się równa 3,15 kubika, czyli 3 metry sześcienne 15 setnych. To przyjedzie w jednej gruszce. No to tak trzeba doliczyć na te ścianki jeszcze. To czasem zostaje. Zostaje 0,1 doliczamy i 0,3 to co jest w koszu. Żeby też znowu nie wiaderkami nie machać. Czyli mamy 3,55, czyli zamawiamy 3,5. Zamawiamy 3,5. No, zamawiamy 3,5, bo tam jeszcze rdzeni nam zostanie. Plus te wszystkie nadwyżki, no to 3 metry sześcienne przecinek 5 dziesiątych. Czyli 3,5 kubika. Będziemy mieli sprawę załatwioną. Mam nadzieję, że to zrozumiałe jest, także do zobaczenia.